Tytuł kursu: roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Moduł: próby szczelności i uruchamianie instalacji gazowych. Tytuł wideokastu: kontrola szczelności przewodów gazowych. Witam. Dziś porozmawiamy o szczelności przewodów gazowych. Próbie szczelności, zwanej próbą odbiorową, podlegają wszystkie odcinki instalacji, od kurka głównego do każdego urządzenia gazowego. Próbę szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego. Ciśnienie przy głównej próbie szczelności powinno wynosić 0,1 MPa dla pomieszczeń mieszkalnych lub zagrożonych wybuchem oraz 0,5 MPa w przewodach rozdzielczych oraz pionach i utrzymywać się musi przez 30 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru tarczowego klasy 06. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia pomiarowe. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie. Prawo zezwala na kilkakrotne poprawianie instalacji do momentu, kiedy uzyska się całkowitą szczelność, z tym, że z każdej próby należy sporządzić protokół. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.